Dzisiaj pokażę Wam, jak czyszczę i smaruję łańcuch w FZ1. Będą potrzebne do tego smar. Ja używam motula. Coś takiego. Czyszczę łańcuch benzyną ekstrakcyjną. Jakaś szmateczka, rękawiczka, żeby się nie obrudzić. Łańcuch jest troszkę zanieczyszczony po ostatnim smarowaniu jakimś innym smarem. Widać takie białe pozostałości. Także spróbujemy to wyczyścić. Ta jakaś lekka rdza się nawet pojawiła. No nic, spróbujemy to wyczyścić. Tutaj zębatkę widać. I zobaczymy, jak to będzie. Dam stopa, podłożę jakąś kamerę i zaraz zaczynamy. Bierzemy benzynkę ekstrakcyjną. Moczymy troszkę szmatkę. No i przecieramy. Z jednej i z drugiej strony łańcuch benzynką. Przy okazji zębatkę trochę można czyścić. No, widać jakieś czyściutki. Po wyczyszczonym, nasmarowanym dobrze łańcuchu zupełnie inaczej się jeździ. Tak przynajmniej mi się wydaje. Może to jest kwestia podświadomości, że się ma czysty łańcuch, ale wydaje mi się, że jeździ się inaczej. Oczywiście przygotowałem sobie rękawiczkę, ale zapomniałem ją włożyć. Już widać, jakie mam ręce, ale już trudno, jak już pobrudziłem, to trudno. Szmateczka była idealnie biała. Fajnie teraz wygląda. Dobra. Myślę, że jest całkiem spoko. Może nie jest idealnie, ale zawsze będzie lepiej niż było. I tak superowo się tego nie wyczyści. To i tak będzie cały czas w smarze, także myślę, że spoko. Przydałaby się trzecia ręka do trzymania jeszcze telefonu. Teraz bierzemy nasz smar C4 modula i wnętrze łańcucha spryskujemy. Mogę jakąś tekturkę sobie tutaj. Trudno. Ok, łańcuch nasmarowany. Tak wygląda. Myślałem, że będzie przezroczysty, ale jednak jest taki białawy. Zobaczymy, jak się na tym będzie jeździło, czy nie będzie pryskać. A tak to wygląda. Także trzymanko.